reakcja. To Solanin. To Solanin. To Solanin. Mówię, że no tak, jestem na chwilę. O, i to są wrażenia z festiwalu. Właśnie, też. Drzwi trzaskają, ale nie wychodzą z filmu. Nie wychodzą, tylko są tutaj z nami. Wie pan co? Właśnie się zorientowałem, że ja tu już byłem. Tak? I jestem w szoku. I teraz jestem przekonany, że jak tutaj byłem, to był inny budynek. Dobrze, to ja mam rację. Kiedy tutaj byłem, to był trochę... No i to proszę bardzo, wrażenia z festiwalu, przechodzi pan i pokazuje mi takie. No. Więc byłem tutaj i grałem tutaj, w tym budynku grałem, tak, pamiętam. Znaczy ktoś mi to przypomniał i tak, nie, to mi... A teraz, no, wie pan, no, ja chętnie bym w takich miejscach chciał sobie pobyć dłużej, po to, żeby na przykład zobaczyć filmy, nie? I też zobaczyć, jak wygląda reagowanie ludzi na takich filmach. A ja byłem tylko w czasie swojego filmu i w czasie filmu, w którym brałem udział, to nie jest miarodajne. Ale mam takie, wie pan, takie marzenie oczywiście, że to, co się dzieje, nie zakończy tego typu zdarzeń. To znaczy, że i ta pandemia i pewnie kłopoty jakieś takie budżetowe nie spowodują, że to zniknie. Nie? Że zawsze mi się wydawało, że właśnie wszystkie te takie regionalne festiwale, spotkania z ludźmi są w ogóle najciekawsze. Znaczy, jak się przyjeżdża do takich miejsc, to człowiek się orientuje, że tu są ludzie, którzy w takich miejscach oddalonych od tak zwanych centrów, kiedy nie mają takiego języka wyuczonego mówienia o filmach, kiedy nie mają tego takiego tacy ludzie, którzy przychodzą i mówią jakoś tak po prostu, tak jakoś, to się okazuje, że to jest takie bardzo dotykające takich twórców. Znaczy kogoś takiego jak ja, kto bierze udział, to znaczy jest w napisach. Przepraszam słowo twórców, ale to coś mi się... Nie, znaczy tak sobie pomyślałem, że wtedy czuję się w takich zatknięciach, wie pan, usatysfakcjonowany. Tak bym to nazwał. Po prostu. Takie mam poczucie. Także życzę wam, żeby Solanin w ogóle tak cały czas, żeby to trwało i trwało. Wszystkiego dobrego. To Solanin.